Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w omówieniu kolejnej gry, która będzie tutaj się obracać w klimatach II wojny światowej. Jest to darmowy shooter online, czyli Enlisted. Jest to gra stworzona przez to samo studio, które odpowiada za War Thundera, czyli przez Gaijin. I teraz króciutko sobie omówimy, o co w tej grze chodzi, jak się tu gra i jakie są cele i co można w tej grze robić. I jeżeli wam się spodoba w ogóle pomysł na materiały jakiekolwiek z tej gry i chcielibyście, żeby się te materiały pojawiały częściej i żebym tam coś objaśniał, co jak się robi, co się czym robi i po co, no to byłoby mi bardzo miło, jeżeli dacie znać w komentarzach, pisząc po prostu tak lub nie. I potem, jeżeli chcecie coś dodać jeszcze od siebie na temat materiału, to bardzo chętnie. A jeżeli nie, to tylko byłbym wdzięczny za właśnie taką formę głosowania, tak lub nie w komentarzu pod tym filmem i będziemy sobie tutaj omawiać rozgrywkę. Więc tak, czym jest Enlisted? Enlisted jest podzielone na cztery kampanie póki co. Jest to inwazja w Normandii, bitwa o Tunezję, bitwa o Berlin i bitwa o Moskwę. No i w zależnie od tego, którą kampanię sobie wybierzemy, to walczymy odpowiednimi jednostkami. A w większości przypadków są to wojska niemieckie z jakimiś tam sojusznikami. Na przykład w kampanii o Tunezję mamy też do wyboru włoskie oddziały. No i mamy tam Brytyjczyków, Amerykanów, Związek Radziecki. I tutaj spotykamy się na różnych mapach, których mamy w zasadzie dwa cele z tego, co zauważyłem. Możemy albo atakować serię punktów, albo bronić serię punktów. Tak jak tutaj w tym trybie, który w tej chwili oglądacie. Albo ewentualnie możemy sobie też przejmować kapy, tak samo jak to mamy w Wowsiku, czyli trzy okręgi na mapie i musimy te trzy okręgi przejąć i utrzymać przez jak najdłuższy czas, żeby przeciwnikowi po prostu zabrakło punktów, żeby te kapy potem od nas odbijać. No i teraz, moi drodzy, wygląda to następująco, że w każdej kampanii mamy oddzielny grind. To troszeczkę sztucznie, mam wrażenie, wydłuża grę w tą, znaczy wydłuża konieczność gry, może o tak. Bo jeżeli gramy sobie inwazję na Normandię, no to na przykład odblokowujemy broń dla wojsk amerykańskich. Nie odblokowujemy na przykład broni dla wojsk amerykańskich, które walczyłyby na przykład na jakimkolwiek innym teatrze działań, który jest dostępny tutaj w grze. Walcząc w bitwie o Moskwę, nie odblokowujemy oddziałom radzieckim broni, które będą mogły wykorzystać potem w walce o Berlin. Także każda kampania jest grana oddzielnie, każda kampania jest odblokowywana oddzielnie. Troszeczkę zawiły się tutaj system wzbogacania oddziałów i tego, jak to wszystko wygląda, ale o tym, tak jak mówię, jeżeli chcecie, to będę mówił w innych materiałach i będę się tutaj zagłębiał. Mamy dostęp do kilku rodzajów oddziałów. Widzicie tutaj, że mamy liczebność tych oddziałów. Kilka oddziałów na bitwę i możemy między tymi oddziałami sobie wybierać. Jak nam jeden ginie, to przechodzimy na drugi. Nie jest to tak jak w większości tego typu strzelanek obecnie dostępnie na rynku, że prowadzimy tylko jednego żołnierza. Jak ten żołnierz nam zginie, to jesteśmy odradzani. Tutaj mamy drużynę i w tej drużynie możemy się przełączać między członkami tej drużyny. I jeżeli nie prowadzimy wszystkich, to prowadzimy tylko jednego zawodnika, znaczy jednego gracza, czy tam żołnierza, może żołnierza, o tak. Prowadzimy jednego żołnierza i możemy się między pozostałymi przełączać, a jeżeli z nich nie korzystamy, to kontroluje ich po prostu komputer i to z jednej strony pozwala przeciwnikowi bardzo łatwo wybić nasze okręty, naszych żołnierzy, ale z drugiej strony, po drugiej stronie barykady jest to samo, bo przeciwnik też kieruje jednym z żołnierzem z całego oddziału, a do reszty się strzela, no dosyć prosto. Oczywiście wydłuża to rozgrywkę, bo gdybyśmy grali tylko jednym żołnierzem, to wtedy jeden nam ginie i od razu jest restart. A jest też taki tryb dostępny tu w tej grze. Także, no, nie jest to rozgrywka, powiem, nudna, mimo że wygląda dosyć schematycznie i powtarzalnie, bo w zasadzie bronimy o, piękny rzut, ciągle robimy te same rzeczy. To powiem wam szczerze, że fajnie się tutaj strzela. Nie ma jakiejś ogromnej realizmu, nie ma ogromnego tutaj, jeżeli chodzi o strzelanie. Bo tak jak na przykład w Battlefieldzie, nawet przy strzelaniu na jakieś tam nieco większe odległości już bierzemy duże poprawki, bo te pociski opadają i to dużo szybciej niż normalnie powinny opadać. Tak tutaj zauważyłem, że nawet na dużych dystansach pocisk leci tam, gdzie celujemy. I to już jest dla mnie ogromna zaleta. Bo po prostu w starciu z przeciwnikiem liczy się to, że ja lepiej wyceluję, niż to, że wezmę odpowiednią poprawkę i wtedy trafię jak należy.
Mamy dostępne różne rodzaje uzbrojenia, możemy również kierować czołgiem lub samolotem. No i ostatecznie możemy odblokowywać kolejne oddziały. Ja na razie tutaj jestem na chyba dosyć wczesnym etapie tej kampanii w Normandii, także tych oddziałów dużo nie mam, ale możemy sobie potem dostęp otrzymać do ostrzału rakietowego, czy tam bombardowań, różne takie obszarowe ataki. A to, co mamy w podstawowej wersji, widzicie, miotacze ognia, także tego uzbrojenia jest całkiem sporo. I no, mamy cztery kampanie, z czego każda ma kilka, o ile nie kilkanaście map, przy czym tryby się oczywiście powtarzają. No i jak to tutaj wygląda wizualnie, to widzicie. Wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie się to prezentuje. Obecnie ściągnąłem sobie też Battlefielda 5, ale powiem szczerze, jeszcze nie grałem. O, spójrzcie, tutaj jedzie sobie czołg, dowódca wystawił łeb z włazu, dostaje strzał i już nie mają obserwatora, nie? Także tak to działa. Możemy sobie korzystać z różnych klas, właśnie tutaj z różnych oddziałów. Tu mamy oddział snajperów, oddział szturmowców, oddział strzelców i zestaw czołgów tutaj. Znaczy zestaw, no czołg po prostu jeden. Z tym, że jeżeli ktoś ogarnia sterowanie tymi właśnie oddziałami pancernymi czy lotniczymi, to naprawdę jest w stanie zrobić potężne spustoszenie u przeciwnika. Ja na razie tego za bardzo nie ogarniam i przeważnie jak gdzieś dojadę, to no, uda mi się tam zamordować dwóch, trzech i zostaję zniszczony w czołgu, a w samolocie to w ogóle nie jestem w stanie w cokolwiek trafić, także to jest problem. Ale czy to jest gra dla wszystkich? Powiem wam szczerze tak. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że przeciwnika widzę jak na dłoni, czy to w WoWsie, bo ja wcześniej bardzo dużo grałem w Counter-Strike'a i po prostu liczyło się to, kto szybciej wycelował i szybciej oddał strzał, a nie to, kto ma lepsze oko i wypatrzył przeciwnika, czy to w ruinach budynku, czy w trawie, czy gdzieś tam. To mnie bardzo irytuje, że bardzo często po prostu mam celownika, znaczy przeciwnika w polu widzenia, ale nie jestem w stanie go zastrzelić, bo po prostu go nie zauważyłem, bo no, widzicie, teraz tutaj sobie stał w drzwiach tam budynku żołnierz przeciwnika, nawet go nie zauważyłem, przebiegłem dalej. Bo teraz, o, zleciał gościu. Także, no, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tutaj aż tak bardzo może nie ma znaczenia nasłuchiwanie, co jest gdzie, bo jest taki rozpiździel na mapie, że często jedne rzeczy zagłuszają drugie. No i to w zasadzie jest naturalne, no bo na wojnie raczej cicho nie było. I tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy jednak się rozglądać. I teraz gra jest jeszcze z tego, co się orientuje, w fazie Early Access, także można sobie ją ściągnąć za darmo i pewnie ten model pozostanie z nami na dłużej, z tego co się orientuje. Ale no, nie jest to gra zła. Wydaje mi się, że warto sobie tutaj w to pograć. Nie jest to jakoś mocno zobowiązujące. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że kierując oddziałem, ten oddział będzie nam szybko umierał. No ale też z drugiej strony my oddziały przeciwnika będziemy rozstrzeliwać. O tym już wam wspomniałem, że szybko będą fragować naszych towarzyszy broni, ale i u przeciwnika będziemy robili to samo. O, widzicie, biegnę sobie, tu nas niby zrespawnowało, tam jest przeciwnik i przylatuje salwa ognia, ja go jeszcze nawet dobrze nie zauważyłem, on już mnie widzi jak na dłoni, no i ja jestem, o, znowu w piachu. Także są elementy irytujące w tej grze i myślę, że ktoś, kto więcej gra w tego typu produkcję, będzie się tutaj dobrze odnajdywał, ale ja no nie jestem przyzwyczajony do takiego grania, no to idzie mi to dosyć średnio. Póki co, ale no jeżeli chcecie, żeby te materiały z tej gry pojawiały się częściej, omawiać jakieś tam mechaniki, zagadnienia, rozwój tych oddziałów czy inne rzeczy, to ja bardzo chętnie się tym zajmę, bo tak jak już wam wspomniałem, powolutku będę szukał jakiejś alternatywy dla grania w WoWsa. Chciałbym, żeby ten kanał pozostał nadal w klimatach II wojny światowej, z tym, że no wszystko zależy od was, co będziecie chcieli oglądać. No i powoli będziemy się zbliżać do końca tego materiału, bo no ta bitwa akurat w moim wykonaniu nie jest szczególnie widowiskowa, ale po prostu chciałem wam pokazać mniej więcej jak wygląda gameplay, jak się co się z czym je. Spójrzcie, tutaj mam dwóch żołnierzy, miałem w oknie, nawet ich nie zauważyłem. O. Możemy umierając albo użyć apteczki, albo pozostawić granat w miejscu, w którym jesteśmy. To zależy też od wyposażenia, możemy ulepszać bronie, zmieniać te bronie, dokładać jakieś tam pierdoły dodatkowe, ulepszać je, tam plus jeden, plus dwa, za bardzo się tutaj więcej nie zmienia. O, teraz spojrzenie w oczy przy okienku. O, jednego dopadłem, drugi dopadł mnie. Także to, że mamy te oddziały, zdecydowanie wydłuża nam czas rozgrywki i po prostu szybciej znajdujemy się w walce. I na przykład w sytuacji, kiedy ktoś nas zabija, możemy przełączyć się na drugiego żołnierza z oddziału i pobiec w to samo miejsce i gościa kampiącego wyciągnąć. To jest plus. No, widzieliście, przeleciał sobie samolot, zrobił atak, także jeżeli samolot atakuje miejsce, gdzie jest dużo naszych oddziałów, to fragi sypią się dosłownie jak z worka. I to jest też kwestia do ogarnięcia, jeżeli chodzi o latanie i czołgi. Może czołgi nie są aż tak śmiercionośne, ale samoloty są niesamowicie skuteczne. No i rozmach tego pola walki, mimo że to jest tylko gra 12 na 12,
graczy, to każdy z tych graczy ma ten swój oddział, który się składa tam z 4, 5 do 7 żołnierzy. Także tych graczy na, znaczy żołnierzy na polu bitwy jest całkiem sporo. Także dzieje się tutaj, nie jest nudno. Oczywiście, jeżeli tego typu rozgrywkę lubicie. Realizm też wygląda całkiem przyzwoicie. Jest to niestety jeszcze, jak już wspomniałem, faza Early Access, także zdarzają się bugi, na przykład jakaś tam leżąca gdzieś urwana noga, która pozostawia za sobą smugę rozciągniętej tekstury przez pół mapy na przykład. Albo czołg, który się nam zrespił gdzieś w połowie w budynku i no, jedyne co możemy zrobić, to z niego wysiąść i pobiec strzelać. Także w tym materiale to jest, moi drodzy, wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę. Zachęcam was do komentowania, a tymczasem to jest tyle. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.